Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzeba by powiedzieć, ten czas bardzo szybko płynie. Powoli się kończy pierwszy tydzień adwentowy. Dzisiaj nasze ostatnie spotkanie w ramach domowych rorad. Spotykamy się oczywiście w naszym gronie, a więc Ania, Emilka, Kuki dzisiaj tutaj razem z nami siedzi, tak, i Martin. No i ja Was bardzo serdecznie także witam, ksiądz Piotr Glinka. Rozpoczniemy oczywiście od tego, co zawsze robimy, a więc zapalenie wieńca adwentowego, czyli naszej modlitwy. Maranata, przyjdź, Panie, jest. Moi drodzy, dzisiejsze spotkanie będzie takim spotkaniem typowo praktycznym, bo wiadomo, już mówimy o Eucharystii od samego początku, że odkrywamy tą Eucharystię, już powiedzieliśmy, dlaczego chodzimy akurat do Kościoła, bo to jest to spotkanie z Panem Jezusem, który jest pośród nas obecny, można go doświadczyć. Też mówiliśmy, dlaczego akurat niedzielę, powiedzieliśmy o historii też tej mszy świętej, która jest ucztą paschalną, ale nowego przymierza. A dzisiaj chciałbym też poruszyć tę kwestię, jak przygotować się do tego, żeby przeżyć pięknie mszę świętą. Jakie podjąć kroki, aby to potem wydarzenie faktycznie zaczęło dla nas działać. Moje pytanie, jak Wy się przygotowujecie do mszy świętej tej niedzielnej? Co robicie? Jakie podejmujecie działania, kiedy macie wyjść do kościoła na mszę? Wyjść czy wejść? No, wyjść do kościoła, po to, żeby wejść do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej. No bo przygotować się do spowiedzi na przykład? No na przykład, można oczywiście jak najbardziej oczyścić swoją duszę, okej, okay, ale to chyba nie robimy za każdym razem, co Emilka? No nie. Raczej nie, a więc przychodzi taki moment, że faktycznie czujemy, trzeba co zrobić, no pójść do spowiedzi. Ale żeby co tydzień, co trzeba zrobić, żeby dobrze przeżyć mszę świętą? No. Ubrać się dobrze? Ubrać się właśnie odpowiednio. Świetnie, jakieś, bardzo dobrze. No. Łachmany. Skinki jak księżniczka, neonowe kolory. No. Okej, okay, dobra, dobra. No bardzo dobrze, dobrze. Myślę, że to wchodzi też strój kąpielowy, nie? Strój kąpielowy to nie jest dobry pomysł chyba do kościoła, co? No nie za bardzo. No dobra, super, świetnie. Co jeszcze można zrobić? Śniadanie zjeść? Dobrze, Martin, można i w ten sposób działać. No może się to wydawać też śmieszne, ale gdyby ktoś nie zjadł faktycznie tego śniadania i potem poszedł na mszę świętą, nie wiem, czy nie skończyłoby się tym, że ktoś mógłby no, zemdleć, a więc no, jak najbardziej jest to prawidłowe podejście. Takie upały właśnie. Albo na przykład tak, no wtedy niestety może nam zasłabnięcie grozić, a więc jeżeli wiem, że tak reaguje, no to trzeba się w ten sposób przygotować. Co jeszcze? To, co dzisiaj też mi bardzo przeszkadza w kościele na przykład. Jak przychodzimy do kościoła. Nie krzyczymy. Okej, okay, dobrze. Ania, powiedziałaś, że nie jesteś uzależniona. Od czego nie jesteś uzależniona? Od telefonu. Od telefonu, więc co z telefonami robimy? Wyciszamy. Wyciszamy albo zostawiamy w domu. Albo zostawiamy w ogóle w domu. Można tu mówić o wielu takich doświadczeniach różnych, słuchajcie, kiedy faktycznie jesteśmy w kościele, a ten telefon może nam przeszkodzić, a wręcz nawet sprawić, że charakter liturgii może się zmienić, bo wyobraźcie sobie, że mamy ceremonię pogrzebową, która z natury swojej jest jaka? Radosna czy smutna? Smutna. No smutna, nie? I nagle rozlega się dzwonek, który jest bardzo, bardzo taki komiczny i w tym momencie burzy nam to całą harmonię, a więc nasze spotkanie. Czyli jak najbardziej przygotowanie nam do mszy świętej polega między innymi na tym, że no co robimy? Wyciszamy to, co może nam przeszkodzić. Bo to może być i też inne rzeczy, niekoniecznie telefon, ale na przykład jakiś muzyczny odtwarzacz, który gdzieś tam mamy w uszach, no będzie nam przeszkadzać, tak? A słuchajcie, co na przykład panowie robią także, jeżeli... Zjąć czapkę. Zjąć czapkę, dobrze. A przed samym jeszcze wyjściem do kościoła? Na przykład popatrzcie. Ogolić się. Na przykład ogolić się, nie? Czyli zadbać o swoją fryzurę na przykład, o swój image. To ma być wyjątkowe spotkanie po to, żeby pokazać faktycznie, że to jest coś naprawdę ważnego dla nas, a więc spotkanie z kimś, kto jest dla nas ważny. Ja sobie też przygotowałem takich kilka takich wskazówek dla Was, żebyście też wiedzieli, jak się przygotować do mszy świętej. Mówię o tak zwanym przygotowaniu może trochę dalszym, czyli coś, co jest wcześniej i bliższym, czyli krótko przed wyjściem do kościoła. Niektóre rzeczy już zostały wypowiedziane. To, co warto nad czym pomyśleć,
jeżeli idę do kościoła i chcę przeżyć na przykład liturgię słowa dobrze, warto zaznajomić się z tekstami, które będą czytane. Bo różnie to bywa z naszymi lektorami, czasami nawet różnie bywa z księżmi, że czytając mogę tekst nie zrozumieć. Może być to awaria na przykład sprzętu nagłośnieniowego, że nagle nie słyszę dobrze to, co tam jest wypowiedziane. Nie rozumiem tekstu. Lepiej sobie wziąć wieczorem, usiąść, przeczytać, a dzisiaj jest tyle możliwości, że mogę faktycznie sobie sprawdzić te czytania po to, żeby przygotować się do tej liturgii. I to jest to przygotowanie dalsze. Bliższe natomiast to jest właśnie to, co mówiliśmy. Na przykład strój. Ja jeszcze pamiętam te starsze czasy, których wy nie pamiętacie, kiedy no, nie wszystko było w naszych sklepach. Żeby kupić cokolwiek, to trzeba było mieć szczęście. To wtedy w naszej garderobie były jakby dwa rodzaje strojów. Jeden na niedzielę, drugi na co dzień. I tego bardzo mocno przestrzegano. To, co było na niedzielę, to było faktycznie w niedzielę. I wtedy ludzie, idąc do kościoła, podkreślali, że to jest właśnie niedziela. Buty zawsze wypastowane na wysoki połysk, wtedy Adidasów jeszcze nie było innych butów sportowych, tylko były faktycznie tak zwane lakierki, które błyszczały. Panie też szły oczywiście w odpowiednich swoich butach, wyczyszczonych. No wszystko było dopięte na ostatni przysłowiowy guzik, ale faktycznie to, co dotyczy świętowania podczas mszy świętej, było związane z odpowiednim strojem. To, co mówiliśmy, no, nie każdy strój jakby pasuje na mszę świętą, więc jeżeli idę, no to ten strój może być też taki, który byłby strojem wyzywającym. On ma być strojem, który ma podkreślać, że idę do najważniejszej osoby, którą jest oczywiście Pan Jezus. To jest kwestia znowu wyciszenia telefonów, tego wszystkiego, co nam przeszkadza. To, co powoduje, że faktycznie nie umiem się gdzieś tam skupić. Muszę wam też powiedzieć moje doświadczenie, że kiedyś na ten temat rozmawiałem z ministrantami moimi, którzy służą w parafii, i efekt jest taki, że jak dziewczyny się ubrały i chłopaki się ubrały na mszę świętą potem w niedzielę, to faktycznie było widać, że to jest wyjątkowy dzień. To jest naprawdę wyjątkowy dzień, a więc i dziewczyny w sukienkach, w spódniczkach, w pięknych butach, chłopcy, wysoki połysk, rakierek, tak w cudzysłowie, jak to mówimy, ale także i spodnie, niekoniecznie jeansowe, ale takie eleganckie, bo to jest naprawdę ważne wydarzenie. Moi drodzy, kończymy ten pierwszy tydzień, jesteśmy krótko przed niedzielą, drugą niedzielą Adwentu. Warto tak się zastanowić, jak się przygotować do tej niedzieli, żeby faktycznie to było takie spotkanie, gdzie ja się przygotowuję, choćby poprzez to, że moje buty są czyste, że jest odpowiedni strój, że może przeczytam to czytanie, które będzie w najbliższą niedzielę no, głoszone, że może zostawię ten telefon także w domu, żeby nie daj Boże mi nie przeszkadzał, kiedy to spotkanie z Panem Bogiem będzie się odbywało. My was bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zachęcamy także do następnych spotkań. Następne spotkanie w poniedziałek, a więc za kilka dni będziemy dalej realizować to nasze rozmawianie na temat Eucharystii. Życzymy wszystkim dobrego przeżycia niedzieli, tak? Dobrego przygotowania. Odkrywajcie, że Pan Bóg jest pośród nas w Eucharystii. Pozdrawiamy.